Pojawia się karta straty, ale tak naprawdę pokazuje ona dwa światy. Popatrzcie na tego mężczyznę. On został ze wszystkiego ograbiony. Wszystko stracił. Pieniądze, kosztowności, różne dobra o znacznej wartości. Bardzo się tym martwi, przejmuje. Niczego poza tym nie widzi. Tam za jego plecami jest szkatułka, jest światło, jest duchowość. Zauważcie, że nawet złodziej nie zauważył w tej szkatułce wartości. Zostawił ją. My tego świata duchowego nie widzimy, jego obfitości, jesteśmy odwróceni plecami. Martwimy się o pieniądze. A jeśli chodzi o pieniądze, karta pokazuje stratę. Bardzo szybko pojawia się pomoc. Król zwojów to mężczyzna, który pojawia się w naszym życiu. Jest bardzo blisko. Na naszej drodze do domu musimy go zauważyć. On ma dla nas jakieś zwoje, jakieś odpowiedzi, jakieś pomysły, wskazówki. On jest po to, by nam pomóc. To jest posłaniec naszej duszy. Gdy posłuchamy tego mężczyzny, całkowicie odmieni się nasza sytuacja. Panowie stają się królami kluczy, królami pieniądza, królami biznesu. Finansowo stają na nogi. Jest to wolność, niezależność finansowa, sukcesy, wysokie stanowiska w pracy, ale ten stan panowie osiągają dopiero po posłuchaniu tego mężczyzny wcześniej, króla zwojów. Ale popatrzcie znowu, co się dzieje. Sfinks zasypany przez piaski pustyni. Tam jest komnata tajemnic, tam jest głębia. Duchowość, wewnętrzna prawda. To wszystko znika, jest niedostępne. Dokładnie tak samo jak na pierwszej karcie. Na pierwszej karcie nie było pieniędzy i ten mężczyzna nie zwracał uwagi na duchowość, nie widział obfitości w duchowości. Na trzeciej karcie mamy bogatego mężczyznę, który patrzy się na odwróconego sfinksa, więc też nie widzi duchowości i obfitości. Czy są pieniądze, czy ich nie ma? Cały czas zwracamy na nie uwagę. Tak mocno o nich myślimy, o nie się martwimy, że duchowość całkowicie pomijamy, jest dla nas niezauważalna. A brak tej duchowości prowadzi do utraty energii. Skupianie się tylko na pieniądzach, bez względu na to, czy są, czy ich nie ma, to strata energetyczna w konsekwencji, choroba. Jesteśmy cały czas zablokowani w naszych umysłach, myślach, zasadach, przekonaniach. To oznacza, że kwestia pieniądza, poruszana w tym przekazie przez moją duszę, to jest kwestia jakby wrodzona, bardzo mocno zakorzeniona w naszych głowach. Nie potrafimy się od tego uwolnić. Myślimy tylko o tym, że mamy pieniądze, chcemy więcej, albo możemy je stracić, albo o tym, że ich nie mamy, że je straciliśmy. W sercu piramidy zostało pokazane, na co powinniśmy na tej pionowej linii, najdłuższej w piramidzie, przeznaczyć pieniądze króla kluczy na nasze dzieci, by mogły w tym bezpiecznym ogrodzie się rozwijać, bawić, uczyć, doświadczać rzeczywistości, by żadne zło, zagrożenie nie przeniknęło przez tą barierę tego bezpiecznego ogrodu. Więc sens posiadania pieniędzy jest taki, że powinien on zasilać ten ogród,
dla dzieci. Problemem w tym rozkładzie są kobiety odwrócone, królowe róż. One się odwracają od dzieci, od tego ogrodu, idą swoją drogą, a to przez to, że są bardzo mocno zagubione. Ten odwrócony sfinks pod spodem, brak głębi, brak kontaktu z duszą, rozumienia sensu swojego życia. A jaki jest ten sens życia, to pokazuje ostatnia karta. Jest to przekazywanie wiedzy innym, przekazywanie swoich doświadczeń, mądrości, swojej wiedzy, umiejętności, pozostawienie tego innym. To jest prawdziwa wartość. Tym powinniśmy się zająć. Blogi, podcasty, książki, cokolwiek, byleby przekazywać coś dla innych od siebie. Popatrzcie, że nie są to pieniądze, które mamy przekazywać innym, a wiedza i mądrość, którą zdobywaliśmy przez całe życie. Więc przyszłość w tym rozkładzie została przedstawiona jako mądrość. Mądrość jako wartość, którą my przekazujemy innym.